10 najniebezpieczniejszych dyscyplin sportowych, 10 base jumping, czyli spadanie z wysokości. Według danych statystycznych śmierć w tym sporcie ponosi od 5 do 15 osób rocznie. Oczywiście większość nie od samego spadania, ale raczej od momentu, w którym spadanie się kończy. 9. Heliskiing. Narciarstwo przy pomocy helikoptera. Jak masz dużo pieniędzy, nie lubisz chodzić po górach, cenisz sobie poczucie bezpieczeństwa, ale masz to gdzieś, to idealny sport dla ciebie. Polega to na tym, że helikopter zabiera narciarzy na górę, a ci z niej zjeżdżają. Co w tym niebezpiecznego? Często dochodzi do wypadków samolotów w wysokich górach. 8. Nurkowanie. Główne zagrożenie to choroba Kessonowa, związana ze zbyt szybką zmianą ciśnienia. I o dziwo rekiny, które zabijają rocznie ogromną liczbę osób. 7. Cave diving. Nurkowanie, ale w jaskiniach. Odchodzą rekiny, ale dochodzi możliwość zgubienia się. Cytuję definicję udanego nurkowania według amerykańskiego towarzystwa speleologicznego. Takie, z którego wróciłeś. 6. Ujeżdżanie byków. Byk 900 kg, ty 90. Po solidnym obiedzie. Specjaliści mówią, że 40% sukcesu to umiejętności, 60% to sprawa psychiki. Nie dodają, czy chodzi o psychikę jeźdźca czy byka. 5. Surfowanie na wysokich falach. Trochę jak z bykiem, ale inne jednostki. Fala 30 metrów, ty niecałe 2. Zastanówmy się, duży wiatr, dużo wody. Gdyby tak się zastanowić, to i piłka nożna w tym kontekście jest niebezpieczna. No dobra, żartuję oczywiście. 4. Street lugging. Coś jak saneczkarstwo, tylko na szosach, na kołach i latem. Największym niebezpieczeństwem są niezauważeni kierowcy. No ale to wiadomo nie od dziś. I to nie tylko w tym sporcie. 3. Wspinaczka, szczególnie ta bez zabezpieczeń. Nie mam na myśli włożenia na ściany pod asekuracją instruktora, ale samotne przygody w skalistych górach. Jeden błąd i zostajesz legendą. Albo zaginionym człowiekiem. 2. BMX. Esencja tego sportu to mały rower, duże skoki i bliska znajomość z dyrektorem szpitala. Według specjalistów jest to druga dyscyplina pod kątem niebezpieczeństwa. A co jest pierwsze? 1. White Water Rafting. Nie, to nie jest nazwa organizacji rasistowskiej. To rafting ekstremalny. To taki spływ rzeką, tylko zamiast Wisły mamy rwące potoki najeżone ostrymi jak brzytwa skałami. A kiedy się nie powodzi w tej dyscyplinie, to człowiek nie popada w depresję, tylko głośno krzyczy, widząc całe swoje życie. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, oczywiście jeśli film Wam się podobał. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. Cześć!